Trzecia edycja, czyli pokazujemy trzeci film. Każdy film w myśl idei festiwalu jednego filmu pokazuje nam emocje. Emocje w relacjach dorosłe dziecko przede wszystkim, to nas bardzo interesuje. O czym mówimy? Mówimy o tym, że nagle stajemy się dorośli i nikt nas do tego nie przygotował. I to jest ogromny problem, który właściwie trwa od bardzo, bardzo wielu pokoleń i chyba nadszedł czas, żeby rozmawiać o tym, ale na pewno zmienić to. Jako specjalnych gości z filmem Pręgi była pani Magdalena Piekosz. Być może, że powtórzymy to, bo tamta edycja była dla dorosłych, teraz skupiamy się na do i dla młodzieży. I był pan Mariusz Wilczyński 8 lutego z filmem Zabito i wyjedź z tego miasta. Teraz staramy się namówić, by młodzież była bardziej wyrozumiała dla swoich rodziców, bo oni kiedyś byli w tej samej sytuacji, czyli byli uczniami i nagle stawali się dorośli, nieprzygotowani w ogóle do życia. Nikt nas tego nie uczy i stykamy się nagle z ogromnymi problemami. A później media od czasu do czasu donoszą o tragediach, ja już nie mówię o morderstwach, które się również zdarzają. To myślę wynika z tego, że nie reagujemy na przemoc. Jest społeczne przyzwolenie na przemoc wobec dzieci. W tym roku film, który właściwie ja go dostałem chyba z 7 lat temu i on był taką inspiracją do festiwalu jednego filmu. Instrukcji nie załączono, mówiący o problemach właśnie dorosłe dziecko, o relacjach, ale przede wszystkim o stawaniu się dorosłym, o tej odpowiedzialności, gdy nagle musimy zaopiekować się dzieckiem.